Powracamy do rozpatrzenia punktu 5 porządku dziennego. Rozpatrzenie poselskiego wniosku o zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego. Sejm wysłuchał uzasadnienia wniosku o przeprowadzenie referendum przedstawionego przez pana posła Jana Szyszkę oraz przeprowadził dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Sejm zgodnie z artykułem 66 ustęp 2 regulaminu Sejmu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o przeprowadzenie referendum bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przyjęcie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm zgodnie z artykułem 66 ustęp 3 regulaminu Sejmu skierował go do Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania i przedstawienia projektu uchwały o przeprowadzeniu referendum. O głos poprosił pan poseł Jan Szyszko. Bardzo proszę. Jedna minuta.